Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy w Modern Warfare. Chciałem wam dzisiaj zrobić taki odcinek, żeby pokazać te tryby poza kampanią multiplayerowe, ponieważ przy tym moim internecie bardzo trudno chyba się to ogląda, kiedy tak naprawdę i sam stream zżera mnóstwo internetu, no a sama gra też wymaga troszeczkę płynności. Chciałem wam pokazać te multiplayerowe rozgrywki, dlatego że są no bardzo intensywne i w porównaniu z taką grą jak CS na przykład, no chyba nie ma tu co porównywać. No CS jest zupełnie innym rodzajem tego PvP, natomiast tutaj ten ta gra, to wrzucenie w taki szybki rytm jest naprawdę bardzo przyjemne. Oczywiście bardzo trudno się na początku odnaleźć w tym wszystkim, ponieważ tekstur, które są użyte w tej grze na mapach, jest tyle, że no, że jedzie to po prostu ostro. Natomiast jest bardzo przyjemne strzelanie, bardzo przyjemne, bardzo responsywne. I chciałem, żebyście zobaczyli przy okazji, jak to działa. Weźmy sobie szybkie gry, czyli będzie nas przerzucać przez wiele mapek. Może zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście każda zabita osoba, w zależności od tego, z jakiego miejsca, w jakiej formie zabita, no przynosi korzyści w postaci punktu, doświadczenia, które można potem, które się zamieniają też na wyposażenie broni. Ta broń też się skaluje, ma swoje oczywiście poziomy, no coś podobnego jak w CS-ie. Wiadomo, że ci Skoda to zaczęli oczywiście kopiować wszystkie te mechaniki, ale zrobili to, myślę, bardzo dobrze. No i zobaczymy, czy uda mi się tutaj cokolwiek ugrać. Może być trochę głośno. Ja bym musiał wyciszyć tych wszystkich ziomków tu, co tutaj się ten. No podstawkę. Dobra, jedziemy. No właśnie, mamy punkt umocnienia. O, już zginąłem, tak? A, nie. Ale jest tyle tego. I nie wiem, bo na te się nie ma, wie. W internecie, że to bardzo płynie. Na szczęście ten nie mnie zabili, czy mnie nie zdążyli. Czyli zabić. Dźwięk jest dosyć płaski. Ach, jak mnie zdjął. Co jest fajne, można sobie skopiować broń. To wam zaraz pokażę wroga, który nas zabił podczas oglądania tej strzelanki. Ostra jazda tu już widzę, bez trzymanki. Prawie zginąłem. No, na pewno zginąłem dzięki temu granatowi. A mi tu zasadził, kurka. Dobra.
I co jest fajne, jak widać, to ładowanie jest po prostu tak szybkie. Jak mnie od tyłu zaszedł. Jaki luj, no. Ja go nie widziałem, kurka. No jednak opóźnienie jest ten. Jest wrogiem grania w gry multiplayer. Jeszcze raz to samo było? No dobra, no. Co za żal. Na razie nikogo jeszcze nie zabiłem. To jest niezłe. No coś tu dzisiaj... Ten serwer... Nie daje rady. Dobra, chyba jednego zabiłem, czy nie? Nie. Opóźnienie mam 400, więc... Więc to jest chyba główny problem. No jest już... Nie zabiłem go, no. No to i to jest właśnie... To jest piękne w tej grze, że po prostu... Nigdy nie wiesz, kiedy zginiesz. Skąd? Wow. Dużo jest budynków otwartych. Ja tu gadam, a nie strzelam, więc... Troszkę... O ty dziadu. Ale też dostał. No nie ma miętkiej gry, no. Ale sieka, gdzie on był? Gdzie on był? Gdzie on był? Gdzie on był? Tu mnie, kurka, wyjąłeś. Mogłem sobie przełożyć tego pukawkę. Prawdą jest też to, że tu naprawdę kompletnie nic nie widać, nie? Jaki ostrzał. Jaka masakra. Co za gnój. No ta mapa to jest sieka po prostu. Dobra, ja tu wchodzę. Wchodzę na górę. Może mi się z góry uda kogoś chociaż ustrzelić. Nie udało mi się. No i to jest właśnie cały Call of Duty w tym trybie szybkiej gry, ale jak widzicie, szybka gra ma jeszcze parę zalet. Dobra, zdjęty chociaż jeden. Przyczaiłem się tu. Ach, nie udało mi się ich zejść. Ale pójdę sobie jeszcze raz w to miejsce. Oni są po drugiej stronie, nie? O! Jaka rzeź! Może to jest właśnie piękne, że można sobie przechodzić tu. O nie, ja wszedłem w ten gaz. Niedobrze. Wow, 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 wow. Niedobrze. Ten gaz właśnie. To jest też tragedia po prostu. I tak to niestety jest w tych początkach tej gry, że...
Do umocnionego punktu szybciutko. No niestety. Niestety, nie udało się. Słaba ekipa też. Ale jak widzicie, bardzo szybko. 5 minut. I po zawodach jedno zabójstwo, także spoko. Czas 6 sekund. Czas, który udało się utrzymać przy tym punkcie umocnienia. Nie? No ale są też nagrody. Zobaczymy, co tam się odblokowało. No, na razie mi się za dużo nie odblokowało. Też jest fajne, że są misje. Misje specjalne. Nagroda za serię. To są właśnie te cudeńka. Może byśmy sobie wzięli na przykład osłoniętą wieżyczkę albo nalot. Zbrojownia, też wam pokażę zbrojownię, bo to też jest fajna rzecz. Mamy szczegóły broni i tak dalej. Nie chciałem tego. Karabiny szturmowe. Wchodzimy do podstawki, jest rusznikarz. Możemy właśnie wziąć inny kolimator, bardzo dobrze. Wylot lufy na razie mi się żaden nie odblokował, ale jak się odblokuje, to wam też to pokażę. A atut to może być amunicja przeciw pełnopłaszczowa, może być, spoko. Dobra, no to lećmy. Nie. Oczekiwanie na wgranie, że tak powiem. Muszę wyciszyć wszystkich, bo to za dużo gadają. Widać też, kto z czego gra. Tu dużo gra na PS-ie. Nie wyobrażam sobie grać tutaj na PS4, a już bardziej na Xboxie. Ja jestem jednym z dwóch z tej mojej drużyny, z tych graczy, którzy gra, no to wymiatają po prostu. Jeżeli tak grają na PS-ie, to ja jestem pełen podziwu i uznania. Czekamy oczywiście na mecz. W międzyczasie jeszcze muszę sobie misje i wyzwania. Obóz szkoleniowy, specjalista od broni. Muszę zabić tutaj 35 wrogów karabinem szturmowym. No, jak przy moim strzelaniu, co nigdy nie jestem zbyt dobry w to. No, to zaznaczyłem, dostaniemy jakąś tam broń, no i przede wszystkim punkty doświadczenia z tego. No i są też wyzwania dnia. Zabij na przykład 20 wrogów trafieniem w głowę. Co potęguje też chęć grania w tę grę, bo mapa jest stosunkowo mała, ale bardzo dużo jest miejsc, gdzie się teoretycznie można ukryć, dlatego że nie za bardzo idzie się ukryć, gdyż no po prostu widzieliście, no jest dynamika gry jest taka, że no po prostu. Natomiast co jest ciekawe, dobra, cicho. No, nie utrzymałem się za długo, ale im przejąłem trochę ten punkt na chwilę. Dobra, zobaczmy. Jak ja mogłem jej nie zauważyć? Jeden minus, kiedy się biegnie na full speedzie, to czasem trochę się trudno
zorientować, co się dzieje. Dobra, obrona. Oła. Jak nieładnie, jak brzydko, jak brzydko. Jak brzydko mi tu pani. Tu nie ma takiego czegoś, że gdzieś nie można wejść. Tu wszędzie można wejść. Oła. No to można zamknąć drzwi, na przykład. No dobra, no kogoś tam zabiłem. Nie jest najgorzej wcale. Dobra. Gdzie? Gdzie ty, gnoju, się schowałeś? Dobra, widzę go. Dobrze. Ładnie, odległość też się liczy. Dobra. Ja tu dalej muszę tam lecieć do tego punktu. Nie cofaj się, nie cofaj się. Jedź. Jedź do przodu. Przeładowanie. Dobra. I to jest też fajne, że tu się nikt nie przykampi tak za bardzo, bo te punkty się zmieniają. Dobra, patrz tu. Oła! Za mną poszedł. No ładnie. No ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, no to lecimy. Pyk. Można tutaj sobie przejść? Można. To ja chętnie skorzystam. Dobra, nie ma co tu stać. Tu trzeba przejść. Natomiast ilość szczegółów po prostu... Ja, przecież ja myślałem, że to jest nasz. No taka to sieka po prostu. Ja muszę tu pościągać chyba te detale i to mocno, bo ja tu nic nie widzę po prostu. O, jakaś sieka po prostu. Ja go dojadę, kurka. Ja go dojadę. Nic. Brak trafienia. Dobra, wchodzę do środka. I muszę się przyczaić tu. Oła. 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 A kurde, siedzą tu czajusy. Cholerne. Dobra. Tu się właściwie nie ma jak przyczaić. Dobra, da się tu przejść? Da się tu przejść. A czemu mi się nagle celownik, kurka, skończył? Jak wjechał? Właśnie, zapominam o tych gwiazdach. Niestety. No dobra, no lecimy tam.
Mamy umocniony punkt. No, niepotrzebnie stałem, mogłem podejść do niej. Ale dobrze. Umocniony punkt zabezpieczony. No spoko. Przygotować się, zaraz ruszamy. Walka o umocniony punkt. Wróg zajął umocniony punkt. Nasi wysłali na lot precyzyjny. Walka o umocniony punkt. A, zdjęty, dobra. Ale mnie wyczaili tu z granatem, kurka. Ile wszedłem i tu zrobiłem małą jazdę. 10 sekund, ruszamy, przygotować się. Dobra. No, czyli żeśmy pewno przegrali, nie? Jak oni tu koszą. Ale paru ziomków zabiłem, no. Coraz lepiej. Gdzie? Za mną, gnój, kurka. Szedł. Jak mi się to podoba. To, że to jest takie szybkie, po prostu. Od razu pyk jesteś i... A, na ostatki. Poszedł. No i też można się zgubić lekko. Kończy mi się ammo, a chciałbym wam jeszcze pokazać... W jaki sposób można przejąć broń przeciwnika. Co jest też świetną mechaniką. Dobra. Ja pierdzielę, nic nie wiem. Nie wiem, co się stało. Jak mogliście to stracić? Dobra. Wchodzę. Jak nas tu zjechali? No, muszą we trzech chodzić, kurka. Dobra, wjeżdżamy w masło. No, on se koło nas chodził, kurka. Co za luj. No ale właśnie to jest mistrzostwo świata. Super mi się to podoba. No niestety, kolego, niestety. Dobrze, wyczaiłem ją. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. I jakaś sieka. Co się tu podziało? Co tu się podziało teraz? Dobra.
A mnie zaszedł kurkę. I tu nie ma tak, że jest jedna czy druga strona, bo właściwie można się wbić w przeciwnika. Dzięki, że mnie z tym granatem tutaj zostawiłeś. Jak? Nie wiem, ja już w którymś momencie chyba mnie przerzuciło w ogóle. No idziemy, 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 idziemy. Przeładowuję. Lokacja zabezpieczona. Walka o umocniony punkt. Nasi wysłali na los precyzyjny. Uważajcie. Walka o umocniony punkt. Jak mnie ten granat rozpierdzielił, no? Ale rzucony był, powiem szczerze, nieźle. No niestety, ale nie było najgorzej. Różnica, zobaczcie jaka różnica. No to co, no zagramy jeszcze jedną. Asysta, psuja, coś tam ten, coś tam dostałem troszkę. A, to pokazuje na ten, no 12. Teraz lepiej i pół minuty 50 sekund przy tym punkcie, to też wszystko się liczy i to jest właśnie bardzo dobre. No coś tam żeśmy ten awansowali. Ja muszę tutaj popatrzeć jeszcze na te rzeczy, które są w tych misjach. Właśnie mamy kolimatory, mamy inne bronie. Może byśmy sobie wzięli własny zestaw i weźmy jakąś inną broń, na przykład MP5. Co ta MP5 potrafi? Celownik jest jakiś tu? Nie ma tu żadnego celownika. Aha, no bo tak, bo trzeba zacząć strzelać tą bronią. No to też tak nie do końca mi się to uśmiecha. Są też bronie, które można odblokować, ale tutaj można coś dorobić tutaj. No właśnie, rusznikarz, nie to. Podstawka jest, dobra, tu mamy... Coś możemy zmienić, wylot lufy możemy zmienić, bardzo dobrze. Celownik możemy wziąć nowy. Co jeszcze, co jeszcze? Mecz mi się zaraz rozpocznie. Amunicji niekoniecznie. No dobra, no to jedziemy, jeszcze jedną opcję. Jeszcze jedną. Jak widzicie, sieka jest nieprzeciętna. Nieprzeciętna po prostu. Ale cholernie, co tu jest? Broń główna, broń zapasowa. Muszę bym coś wziął, kurka, jakieś takie. O, na przykład takie coś. Umocniony punkt. Kontrolujcie wyczekaliśmy mać. No, sieka, sieka. O, 7 zabójstw od razu. Dobrze mi to poszło. Gdybyś mnie tym granatem nie zabił, to nie byłoby ci tak do śmiechu. Dobra, włazimy tu. Niepotrzebnie. Ale skoro...
jest ostra jazda, no to wadzimy. Uwaga, byk, dzień dobry. Granacik. Dobra, przyjąłem. Trzeba trochę posiedzieć tu. Dobra, już widzę, że jest ten. Walą nam tu granatami. Ła. Ale mi wszedł w nogę. Zajebiście, dobra. Tędy się nie da, ale tędy się da. Ja mu zaraz, kurwa, przejmę umocniony punkt. Ale wleźli tu całą falangą. Kontrolujemy umocniony próg. Na dziedzinie próg przejął umocniony. Dobra, zdjęty. Jest ten punkt tam, dobra. Lecimy tam, bo to już nikt nie przyjdzie się postrzelać. Dobra, widzę gości. Dobra, przyjmijmy ten punkcik. 10 sekund i ruszamy. O, widzicie, można też po śladach mojego wroga. Iść. Twój, gościu. A mnie zdjął. No ładnie, ładnie, ładnie. Coraz lepiej. Ta mapka jest o tyle przyjemna, że tu coś widać w ogóle. Oła! Oła, nie jest źle, nie jest najgorzej. Słuchajcie, nie jest najgorzej. Dobra, ja sobie przejdę drugą stroną. Z drugiej strony. No brawo. Wejść pod granat kompletnie. To trzeba umieć. A czemu mi się ten tryb zmienił tej broni?
Gdzie jest ten punkt? Jak mi się amunicja skończyła? A przyjmijmy sobie, kopiuj. Kopiuj, dobra, mam jego pukawkę. Dobra, spróbujmy się tam dostać. To tak przede wszystkim. No jestem przy tym punkcie, kurka. Dobra. Ile trzeba posiedzieć? Ała, 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 ała. Chłopaki. Nie tak ostro. Jak mnie tu załatwił, no? Ja mu zaraz kuźwa dam. Przed mi. No wreszcie mnie ktoś zabił. Ale nie jest najgorzej, słuchajcie. No nie jest najgorzej. Jak ja nie zdążyłem tego zrobić? Ja muszę przejąć inną tą, inną broń. Bo ta jest za wolna. Ona daje kopa, ale... Dobra, idziemy to przejąć. Spoko, nic się nie martwcie. Ja już nadchodzę. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie nadchodzę. O ty! Mendo. Miałem pinga i mi niestety gościu nie wyskoczył, że on tu jest w ogóle. To ja, sorry. Kurwa. Tak nie możemy strzelać tutaj. No to rozstawmy, no. No dalej. A, mnie zdjął. Ale mnie zdjął. Dobra. No cześć, chłopcy. Dobra, gdzie to jest? Oła. Oła. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Mówiąc szczerze. Dobra, walimy tam. Gdzie i skąd? Z góry?
Dobra, idę tu, do tego punktu. Może zdążę. Ale ładnie. No, ładnie mnie też zabili. Niedobrze. Jakiego sobie tutaj tego przyniósł? No z tym to się nie da. O, a ta wieżyczka to jest sieka po prostu. No, wygraliśmy, no. Dobrze, ale też było wyrównanie. Co ty tam pierdzielisz, kurka? Francuski? Co ty tam pierdzielisz? No, przedostatnie miejsce, ale zabójź mnie więcej. No, widzicie, czas liczy się, który jesteśmy przy tym punkcie obrony. To jest najważniejsze w tej sytuacji. Ale troszkę dostałem tych emblemat. Dobra, no troszkę sobie możemy jeszcze uciągnąć. Widzę, że coś odblokowano, kamuflaże i tak dalej. Moi drodzy, no to co? No to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszkę wam pokazałem tego multiplayera. No i widzimy się przy jakiejś innej okazji. Trzymajcie się, pa pa!